strony kanał wymiarowy. Cześć. Jacek. Tutaj Patryk. I Jacek też tutaj po drugiej stronie. Pierwszy wywiad. Dlaczego akurat się tutaj spotykamy? Bo się poznaliśmy, chociaż to naprawdę był moment, tak? To była minutka, kiedy zdołaliśmy porozmawiać. Ale mamy browar Meistersztyk. W sumie z niemieckiego. Z tego co czytałem, to była taka praca, taki egzamin, zanim czeladnik mógł zostać mistrzem. Czeladnik, inżynierstwo. Opowiedz nam trochę o tym, bo tak, browar inżynieryjny. Bo to tutaj wszystko się łączy ładnie. Ja jestem po studiach technicznych, zresztą jestem budowlańcem, ale ogólnie w życiu kieruję się myślą inżynierską i staram się wszystko robić bardzo dokładnie, precyzyjnie. Do wszystkich rzeczy się przygotowuję w ten sposób, że robię wielokrotne próby i wszystko dokładnie notuję, a to jest w piwowarstwie bardzo przydatna rzecz i taką myśl staram się tutaj uskuteczniać przy robieniu wszystkich piwek. Tak, bo tutaj na etykiecie jest napisane, że to pierwszy browar inżynieryjny w Polsce, to się spina. Kiedy w ogóle powstał ten browar? Bo tak sprzeczne informacje do nas docierają, żeby tak powiedzieć. Raz tutaj Instagram, to był kiedy? Lipiec, tak? 26 lipiec to data pierwszego postu na Facebooku. To jest taki mały research. Natomiast jeśli chodzi o research, zauważyliśmy na etapie, już to było w kwietniu. Więc kiedy to są dokładnie daty, jakbyś nam powiedział, kiedy powstał? Tak, jakby sam pomysł na produkcję piwa, to już myślę, że co najmniej 2 lata, jak nie dłużej. O! Ogólnie w piwowarstwie się to już od bodajże 5 lat, ale pomysł na stworzenie browaru powstał 2 lata temu. Natomiast stwierdziłem, że muszę się dobrze do tego przygotować, bo przy takiej nazwie muszę naprawdę mieć produkt wysokiej klasy. Tak, mamy pociąg, sorry. Pociąg, zgadzam, bo jesteśmy w końcu. No i sporo czasu poświęciłem na przygotowanie do tego, no bo wiadomo, etykiety chciałem, żeby były dopracowane, przepisy chciałem, żeby były dopracowane. No i chciałem to jakby całość przygotować, żeby nie startować z pojedynczymi produktami, tylko już mieć całą serię przygotowaną i troszeczkę to zajęło. Natomiast jeśli chodzi o debiut, to pierwsze piwo w sprzedaży ogólnodostępnej pojawiło się we wrześniu tego roku. Oręż? Dobrze trafiłem? Tak, dokładnie. To było trochę takie ryzykowne posunięcie, bo nowy gracz na rynku i do tego piwo dymione, takie może troszkę mniej popularne. I pandemia. Tak. ale zdecydowałem się na oręż, ponieważ przerobiłem już wiele gatunków piw w swoim życiu i wiele przepisów opracowałem, natomiast to jest piwo, które mi najbardziej smakuje z moich piw. Jasne. I stwierdziłem, że może to jest trochę dziwny pomysł, ale warto się może też wyróżnić na początku, dlatego wystartowałem, no i odzew był fantastyczny. Oręż inżyniera. 11,5 ekstraktu, z tego co pamiętam. Tak, to jest takie lekkie piwo. Też jakby to, że ono jest mega pijane, przyczyniło się do tego, że poszło jako pierwszy, bo takie pierwsze plany były, że na początek zaczniemy od stacji Ameryka, czyli New England IPA. Natomiast siedziałem ze znajomymi przy ognisku, miałem kek nabity orężem i od jednego piwka do drugiego przepiliśmy cały wieczór, przesiedzieliśmy cały wieczór przy orężu i stwierdziliśmy, że to jest tak pijane piwo, tak dobrze się spędza przy nim czas, że warto jednak wypróbować je i wystartować. To takie trochę case Grodziskiego, nie? Że właśnie dosyć lekkie, no może nie aż takie Grodziskie, no bo tam 7,7 no to już jest w ogóle bardzo leciutkie piwo. Nie piłem jeszcze, ale gdzieś tam recenzje, no bo właśnie. Przejrzałem też Undapt, jeśli chodzi o oceny i jest to naprawdę rzecz unikatowa, bo browar już troszeczkę istnieje. W paru sklepach już masz piwko. Tak, na terenie Wrocławia. Na terenie Wrocławia, no właśnie, no bo Wrocław, browar mieszczański. Tak, tam mamy siedzibę w browarze mieszczańskim i tam też niedługo będzie można kupić piwko prosto ode mnie. O, nice, fajnie. Tak, w każdą sobotę w ramach Ekobazaru będziemy mieli tam stanowisko z naszymi piwkami, także można będzie nawet mnie spotkać, ze mną porozmawiać. Zapraszam. To już wkrótce. Mam nadzieję, że w tym roku, a jak nie, to będę w styczniu. Znaczy, czyli plany już są też troszeczkę posunięte dalej. No to fajnie. 20 hekto wybicie. Tak.
to jest wybicie takie, no pozwala na trochę eksperymentów też, tak naprawdę, no bo to nie są takie partie do marketów, tak, no umówmy się, tylko raczej takie trochę mniejsze. Ładnie, no bo ja się skupiam na rynku lokalnym. Mhm. Dla mnie najważniejszy jest Wrocław i najbliższe okolice Wrocławia. No i też staram się mieć pieczę nad produkcją całego piwa i przy tej ilości jestem w stanie dopilnować, żeby ten produkt był taki, jaki chcę. No tak, no tak. No bo też możemy poruszyć kwestię w ogóle kontraktów, no bo jednak, no tak jak mówisz, masz dopracowany plan od początku, po inżyniersku, czyli etykiety, gdzieś tam zamysł na te piwa, no bo dużo browarów kontraktowych, no tak jak wiecie, też zaczynało i kończyło od razu, od razu. Natomiast tutaj, no jest jakiś pomysł. Przy kontraktach, tak jak chyba przy każdym biznesie, są wzloty i upadki, trzeba się przygotować na różne sytuacje, nie zawsze jest różowo, wiadomo, zwłaszcza w obecnych czasach pandemii. No, nie jest to dobry czas na start. No nie. Ale nie wolałeś poczekać trochę z tym czasem? Bo jak mówię, we wrześniu te piwa trafiły do sprzedaży. Wiesz co, miałem taki pomysł, żeby pod koniec tego roku, czyli września, żeby zaistnieć, żeby pokazać ludziom, co mam, jak wygląda nasz browar, jaką mamy ofertę i żeby naprawdę zwiększyć produkcję i iść na pełną parą, że tak powiem, w przyszłym sezonie. I taki był pomysł i myślę, że no póki co jestem zadowolony ze sprzedaży i piwko ma bardzo fajny odbiór. I wtedy myślę, że przy takim przygotowaniu sezon należy do Majstersztyka. Oho, to mocne słowa, zapamiętajcie. Też wrócę do tematu poprzedniego, czyli właśnie Untapped, bo tam browar już właśnie jest w kilku sklepach, już są plany, tak o czym powiedzieliśmy. Ocen mam mało. Natomiast one są właśnie bardzo pochlebne. Najwięcej ocen ma Orange, ma 8. Portal doceniam dlatego, że jest bardzo zakrojony na szeroką skalę, no i naprawdę jest miarodajny. No i my też klientom wszystkich... To porozmawiamy o tym jeszcze kiedyś. Tak, no ale generalnie. Ale generalnie. A my też z Jackiem hypujemy bardzo mocno klientów na to, żeby oceniali piwa. To bo po prostu widząc piwo, które ma tam 0 czy 2 oceny, no to okej, okay, eksperyment, tak? Ja lubię na przykład takie piwa. Jak nawet to jest piwo koncernowe, widzę, że ma 0 ocen, to je biorę, bo z czystej ciekawości. Ale gdzieś już jak ta ocena się pojawi, czy Rejbir, czy Untapped, czy gdzieś tam oceń piwo polski, Kraft chyba też jest taka strona jeszcze, no to też troszeczkę inaczej na to ludzie patrzą, nie? Masz takie wrażenie? Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne moim zdaniem. Oczywiście, no nie każdy da ocenę swoją na tych portalach, ale każda ocena i jak póki co na razie są te oceny pozytywne, jest dla mnie ważna, no bo widać, że komuś na tyle smakowało albo na tyle był odbiór tego piwa dla niego istotny, że poświęcił te parę minut, wszedł na ten portal i wyraził swoją opinię. A nawet jeżeli jakaś opinia trafi się nie do końca pochlebna, no to też jest dla mnie jakiś sygnał, co poprawić i nad czym jeszcze popracować. Także to są rzeczy bardzo ważne. A jeśli chodzi o tą troszeczkę wyższą ocenę oręża, znaczy większą liczbę opinii, no to oczywiście przez to, że był jako pierwszy przedstawiony, to miał więcej czasu na to, żeby zaistnieć na tych serwisach, ale też pojawił się, gdy jeszcze były dostępne multitapy. No tak, rzeczywiście. To jest... A klienci multitapów najczęściej wystawiają oceny, tak jak zauważyłem na tych portalach. Prawda. Zresztą no, jesteśmy w czeskim raju zamkniętym teraz, natomiast też właśnie jest tak, że operując z czeskimi piwami głównie zauważamy, że osoba przy barze 2-3 razy częściej da ocenę niż taka, co pije w domu. No jednak to jest taka strefa komfortu no i różnie z tym bywa. Ludzie siedzą w domach teraz, no knajpy też nieczynne. No i kwestia jest taka, jakby targetujesz na Wrocław, czyli wokół Komina tak naprawdę, ale czy gdzieś tam później myślisz, żeby piwa swoje dawać na festiwale, czy może... Szerszą dystrybucję. Tak. Nie, oczywiście myślę o czymś takim, żeby festiwale jak najbardziej, bo festiwale to nie tylko możliwość sprzedaży piwa, ale też dobra zabawa, tak? Bo jak dla piwowara, bo ja lubię porozmawiać z ludźmi, lubię się spotkać z ludźmi i przede wszystkim poznać klientów browaru, dlatego festiwale jak najbardziej i jakaś okazjonalna sprzedaż też poza Wrocławiem, ale bardziej na zasadzie okazjonalnej sprzedaży, bo tak jak mówiłem, ja w ogóle jestem mocno związany z regionem, całym Dolnym Śląskiem. To widać z kolei tutaj. Najbardziej zależy na tym. Tutaj Klecinie. To drugie piwo było chyba, tak? Tak, tak. No właśnie tak. To piwo, które trzymasz, nawiązuje tutaj ściśle do regionu i do
części nawet Wrocławia, w której mieszkam. Jest to lager, który został zainspirowany kleciną. Mhm. Pewnie niewiele osób o tym wie, ale... Ja nie wiedziałem. Nie tylko w latach, głównie tutaj akurat się odnoszę do lat 70., mhm. kiedy była na Klecinie plantacja chmielu, mhm. zaopatrująca w ten składnik praktycznie większość browarów na Śląsku, na całym Śląsku, ale produkcja chmielu we Wrocławiu ma bardzo długą historię, bo jeszcze przed wojną, długo przed wojną była plantacja chmielu we Wrocławiu. Także pewnego razu, gdy przechodziłem, spacerowałem po Ślęży, po Klecinie, wzdłuż Ślęzy, mhm. zauważyłem krzak chmielu, potem następny i zacząłem drążyć temat. Okazało się, że właśnie na Klecinie były te plantacje. Okej, czyli to jest taka wiedza, że Cię wejdzie słowo, taka odkryta przez Ciebie na nowo tak naprawdę. Tak, i to było naprawdę troszeczkę czasu zajęło mi, bo tak założyłem krzaczek, mhm. Zrobiłem mu zdjęcia, zerwałem szyszki, mhm. kupowałem szyszki, nie szyszki, tylko chmiel, mhm. granulat dostępny w sklepach z produktami piwowarskimi. Jasne. Oglądałem książki botaniczne i po paru tygodniach mhm. śledztwa dowiedziałem się, jaki to jest chmiel. I na bazie tego chmielu właśnie powstał ten lager. Mega ciekawe, bo tam przeczytałem, że Marynka i Lubelski. Tak. I odrobina tak. A jeśli chodzi o słody, no to jest tutaj oczywiście słód pilzneński, mhm. ale do tego doszedł jeszcze wiedeński. Tak. No właśnie, tak podbijający pewnie. No właśnie, bo tutaj polaliśmy sobie apokalipsę. Tutaj mam apokalipsę. Tak. To jest najnowsze twoje piwko. Tak, tak. To jest klasyczna apa, ale nie do końca, mhm. bo ma tam w składzie jeden polski chmiel, Junga. Tak. Co prawda można by powiedzieć, że w tym przypadku mhm. mamy do czynienia z polską apą, ale ta Junga jest tylko takim delikatnym akcentem. Dlatego zdecydowałem, że jednak to jest taka moja wariacja, jeśli chodzi o klasyczną apę. Jasne. No bo właśnie, kiedy piłem to piwo pierwszy raz, niedługo też zobaczycie film, a propos tego, tylko muszę go zmontować, to poczułem właśnie no te takich leśnych owoców troszeczkę i jako, że jestem fanem polskich chmieli, od razu coś mnie tknęło, bo nie doczytałem, że tam jest Junga. I tak naprawdę fajny dodatek, fajnie to się komponuje. No właśnie, ja teraz powiem pierwszy raz, faktycznie czuć tam duże wychmielenie, więc nie życzysz tego chmielu, że tak się wyjaśnię. W ogóle staram się, jeśli na danym stylu jest to akceptowalne, mhm. staram się gdzieś tam zawsze użyć polskich chmieli, bo jestem fanem zwłaszcza tych nowych odmian. Tak. Izabela, Oktawia, Junga. Oktawia jest mistrzostwem. Jest, moim zdaniem w tych chmielach jest ogromny potencjał mhm. i staram się właśnie go wykorzystać przy komponowaniu różnych recept. Może single hop jakiś kiedyś? Tak. Jest taki plan, tak. Chociaż pomysłów mam naprawdę dużo i nie nadążam nad nowymi markami próbnymi, bo naprawdę staram się tego przerobić, bo to oczywiście to jest pasja moja, robienie piwa. No właśnie, jak to łączy z pracą? Ciężko jest, bo po prostu muszę wydłużać doby, bo czasu nie starcza na to wszystko, ale no ja jestem człowiekiem, który jak robi rzeczy, które kocha, to poświęca się temu w 100%, także staram się naprawdę zorganizować to wszystko tak, żeby połączyć to i mieć czas na to przede wszystkim. No tak, no 25 godzin to jest jednak do zrobienia, ale wiadomo. Ale czy chciałbyś kiedyś to ukierunkować bardziej zarobkowo, czy raczej odbierasz to jako, że to będzie taka pasja i coś tam może z tego wpadnie? Grosza? Nie no, tak jak każdy chciałbym, żeby pasja była również moją główną pracą, mhm. bo no, poza piwowarstwem jeszcze zajmuję się w dalszym ciągu inżynierią, co również jest moją pasją, mhm. Troszeczkę inną, ale również ciekawi mnie ten zawód. Natomiast no, staram się, żeby to piwowarstwo jednak było głównym moim celem w życiu. Ze strony marketingowej, z tego doświadczenia, jakie masz, mówisz, że 2 lata ciągnął się ten pomysł. Co uważasz za taki najważniejszą linę? Czy to jest właśnie sam produkt, czy może promocja, czy może to, gdzie dystrybuujesz ten produkt?
Ja podszedłem do tego tak. Stwierdziłem, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby znaleźć grafika, który zaprojektuje mi etykiety, które są ze sobą oczywiście spójne, ale żeby te etykiety się wyróżniały, naprawdę były przyjemne dla oka, no bo oczywiście nie da się ukryć, że jeżeli pojawiasz się na rynku, to musisz się w jakiś sposób wyróżnić. I pierwszą rzeczą, którą wydaje mi się, która jest najważniejsza, jest to, żeby ktoś Ciebie dostrzegł. No bo nazwy oczywiście nie kojarzy, raczej jeśli o Tobie nie usłyszał od znajomego, no to nie zapyta o Twoje piwo w sklepie, więc musi się wyróżnić na półce. No i dlatego chciałem, żeby ta etykieta była przyjemna i wyróżniała się w jakiś sposób. Była kolorowa, spójna z nazwą, stylem, żeby te etykiety były trochę w moim stylu, dlatego... Są takie... jest taki balans pomiędzy przejrzystością, a jednak tą kolorowością, bo też się tutaj wtrącę, to było, zdaje się, w Apokalipsie. Tutaj są takie małe kraniki i z nich wypływają nazwy chmieli. Tak, detale. To jest tak cholerny detal, że ja dopiero później to zauważyłem po wypiciu, ale naprawdę robi robotę. Ja w ogóle, jeśli chodzi właśnie o tą etykietę Apple, zauważyłem, że tutaj zacząłem bardziej robić te etykiety wypukłe. Bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię właśnie trzymać w ręce. Czuję, że po prostu są te elementy bardziej chropowate i takie wypukłe. No tutaj mój grafik fantastycznie współpracuje z nim. Oczywiście to też dobór grafika, który zajmuje się całą szatą graficzną w moim browarze. To było... To dla mnie to było tak, że te grafiki muszą być mi się podobać też przede wszystkim. I nawiązałem współpracę z firmą graficzną z Gliwic, którą od lat obserwowałem, który ma taki techniczny właśnie styl w tworzeniu grafik. I troszeczkę długo trwa dopracowanie każdej etykiety, ponieważ mój grafik dostaje ode mnie całą długą listę wszystkich moich pomysłów, które bardzo sprytnie i bardzo ciekawie udaje mu się te wszystkie pomysły połączyć w jedną całość. I praktycznie po kilku drobnych uwagach, przy drugim podejściu już mamy gotową etykietę. Bo to bardzo szybki proces. Tak. Tak, ale to tak jak mówię, że tak powiem, nie wziąłem pierwszej lepszej firmy graficznej z Google'a, z wyszukiwarki, tylko zdecydowałem się na firmę, którą znam od lat, w której przede wszystkim grafiki i prace mi się podobały. I to jest skraca naprawdę ilość pracy niepotrzebnej. No tak, to trochę jak z tatuażem. Tak. Szukasz artysty odpowiedniego, który ma ten styl i robisz, bo tobie się musi podobać przede wszystkim. Czyli jeśli chodzi o ten marketing, to produkt to jest to, czym się jesteś w stanie wyróżnić na tym rynku. I druga sprawa, też jeśli chodzi o marketing, to skupienie się na regionie. Zwłaszcza jeżeli jestem tu na miejscu, zależy mi na tym, żeby być w tym regionie, to jestem w stanie mieć lepszy kontakt i z multitapami, i z odbiorcami pojedynczymi. Także skupienie się na regionie moim zdaniem ułatwia promocję. Czyli takie relacje. Tak. Spotkać się zawsze można spotkać, porozmawiać, tak jak my tutaj. Pewnie, że tak. Nie jest to piwo takie anonimowe. Dzięki tej branży rzadko można spotkać kogoś niesympatycznego. Zazwyczaj to są ludzie, z którymi można naprawdę pogadać. Prawda. Także właśnie. Uspokaja. Jeszcze raz? Chmiel uspokaja, oczywiście. I tutaj jeszcze patrząc po etykietach, bo tak cały czas tutaj zerkam, bo mam taki naprawdę fajny widok. No to rzeczywiście są kolorowe, są spójne, ale jeszcze o tym mi trochę powiedz, bo tu jest taki... Tak, to jest... Tu jest taki też tutaj pokażę wam bliżej, taki wehikuł tajemnic. To jest ogólnie pierwsza receptura, która została przeze mnie zatwierdzona do produkcji. Jest to Summer Ale. Piwo, tak jak każda z tych etykiet, mocno inspirowana na rzeczą, z którą też się utożsamiam, czyli z podróżami. Od lat, myślę, że co najmniej 10 podróżuję po świecie żukiem, polskim żukiem dostawczakiem. Mam też bloga o nazwie Żukiem przez Świat, gdzie wszystkie te moje przygody z tą maszyną opisuję. W opisie. Tak jest. Dużo przejechałem tym samochodem, byłem na kontynencie amerykańskim, byłem w Azji, byłem w Afryce, także samochód ten zwiedził dosyć sporo świata. W sumie ponad 40 krajów chyba, z tego co pamiętam.
No i też te podróże, podczas tych podróży główną, jedną z głównych rzeczy dla mnie, poznawanie tego kraju, to jest to poznawanie smaków tego kraju i kuchni tego kraju. I to też mnie zainspirowało do jakby używania przypraw czy różnych smaków w mojej kuchni domowej, czy też browarze, bo tutaj jednym ze składników jest trawa cytrynowa, która wprowadza ciekawy aromat. I też staram się z tych podróży jakieś takie ciekawostki przywozić. A kolejną sprawą jest właśnie ten żuk, który jest na etykiecie. Dla mnie jednoznacznie się on kojarzy z wakacjami, z przygodą i dlatego też się znalazł na etykiecie Samerewie. Tak, no właśnie też od razu mi się tak skojarzył tutaj pakunki u góry, no kawał świata. No w sumie 100 tysięcy kilometrów prawie z nim przejechałem, także... Nie no, to robi wrażenie, to robi wrażenie. Na medal, a właśnie a propos medali, bo będziesz wysłał piwo na konkursy. Tak, no właśnie miałem taką nadzieję, bo była świeża warka... Na KPR chciałeś? Tak, świeża warka była oręża i myślę sobie, to jak nie to piwo, to nie wiem jakie, bo naprawdę to jest moje ulubione i zawsze stawiam na ten browar. I było przyszykowane piwo na konkurs, no ale niestety. Ta pandemia. Chciałem, żebyśmy porozmawiali trochę o naszych ocenach, bo piliśmy właśnie New England i APE. Ja o APE już trochę powiedziałem, że właśnie bardzo poczułem ten chmiel i bardzo pijalne piwo. A co do New Englanda? Co do New Englanda? Właśnie mnie też mocno zaskoczyło, jak dużo tam jest tego chmielu, ale ja jeszcze mam pytanie o etykietę znowu. Tutaj ta liczba 3939 km w poszukiwaniu smaku. O co z tym chodzi? Tak, zatem myślę, że kryć jakaś fajna historia. Tutaj jest dużo nawiązań do Ameryki oczywiście, w tej etykiecie. Ta liczba 3939 to jest dokładnie tyle, ile wynosi słynna Route 66 z Los Angeles. A, dobra! Do Chicago, tak. Także no, tak jak w przypadku tych kranów na APie, to też tutaj są jakieś drobne detale, które człowieka, który dostanie w swoje ręce tę butelkę i zacznie przyglądać się etykiecie, uważnie to dostrzeże właśnie takie detaliki. Tutaj też w celu wyróżnienia się bardzo chciałem, żeby to piwo było nie tylko niefiltrowane, ale też niepasteryzowane. Jest to dosyć trudna rzecz na obecnym etapie przy takiej niskiej produkcji, no jest to jeszcze do ogarnięcia. Zobaczymy, jak będzie później. Prawdopodobnie skończy się na tym, że część produktów będzie, bo chciałbym, żeby zawsze w kamie było niepasteryzowane piwo dostępne, a część będzie oczywiście pasteryzowana. Natomiast na ten moment wszystkie dostępne piwa są niepasteryzowane. Co jest na plus oczywiście. Tutaj czuć jeszcze jedna rzecz, którą powiedziałem w degustacji. Tutaj jest data napisana tak naprawdę po swojsku. Widać, że to nie maszyna wytłacza. I to rzemiosło. Prawdziwe rzemiosło, no właśnie. Zajmiemy się trochę w ogóle kraftową sceną Polski. No i jakbyś miał powiedzieć taki jeden zły albo idący w niewłaściwym kierunku trend, to który byś wskazał? I czemu to pastry sour? Troszeczkę te piwa są zbyt podobne do siebie, ale to też jest, że tak powiem, pewne ułatwienie dla mnie, bo staram się właśnie tutaj troszeczkę zrobić, na przykład ta New England IPA wyróżnia się moim zdaniem na czy APA z tą jungą delikatną. Akurat New England IPA się wyróżnia tym, że jest mocno goryczkowa, jak na ten styl, ale z tymi cytrusami myślę, że to się dobrze komponuje. Taka była moja interpretacja i osoby, którym wysłałem to piwo do testów, albo które same przetestowały to piwo i się wypowiedziały na jego temat, właśnie zauważyły, że jest ta goryczka dosyć mocna, ale dzięki temu ten produkt się troszeczkę wyróżnia i odróżnia się od innych browarów z tego samego gatunku. Tak, a dobry trend? Takie coś, w co powinniśmy iść jako scena kraftowa? Albo o smaku, o stylach, o w ogóle kulturze? Ja myślę, że to jest to, co mówiłem na początku, że wciąż wydaje mi się, że te polskie chmiele są niedocenione. W nich jest bardzo duży potencjał. Też udało mi się uważać, co niedługo, mam nadzieję, wejdzie do obiegu,
piwo bezalkoholowe i niskoalkoholowe w całości IPA w 100% oparta o polskie chmiele. I uważam, że to jest właśnie przyszłość. I z tym się można też wyróżnić, żeby zrobić te wszystkie znane style, używając głównie albo tylko polskich chmieli, bo naprawdę gama tych odmian wszystkich dostępnych na rynku teraz pozwala w dużym stopniu zastąpić te chmiele zagraniczne, które już są, z którymi się troszeczkę obyliśmy. Tak, chodzi. No, nie, no, jestem mega za tym pomysłem właśnie polskich chmieli. Też powstają nowe przecież, powstają hybrydy, więc dlaczego nie uczynić z takiego polskiego chmielu towaru eksportowego? Mamy już portery bałtyckie, mamy grodziskie. Dokładnie, bo powinniśmy szczycić się tym, co mamy dostępne. Oczywiście. Co polskie piwowarstwo, osiągnięcia polskiego piwowarstwa. Także też można starać się odtworzyć dawne style, jak grodziskie, czy browar Cieszyn, to masne. A masne. Byłem masne. Bardzo zaskoczony tym piwem, mega mi smakowało. A to, no, z tego, co czytałem na etykiecie, jeden z najstarszych gatunków polskiego piwa. Także właśnie można zaskoczyć czymś, co było odkryte dawno, dawno temu. Śledzisz ogólnie grupki facebookowe, jeśli chodzi o polski craft? Czyli uczestniczysz w tych dyskusjach? No, oczywiście, no. Trzeba śledzić trendy i wiedzieć, czym się interesować w danym momencie, no bo oczywiście mam tutaj produkty, które sam uważam, że są warte pokazania, ale też staram się nadążać na tym, co jest popularne. Okej, to nawiązując do tych grupek facebookowych, ja mam taką tezę, że zauważam taki trend, że te grupki zbaczają trochę ze swoją tematyką, gdzie na początku było to stricte o piwie, jakieś nowości, dyskutowanie o tym, teraz trochę się z tego robi, kurde, jakby to nazwać, taki pudelek piwny. Pudelek piwny i taki festiwal szkalowania. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym. To wiesz, to jak na każde forum. Ja też jestem na różnych forach dotyczących piwa. I tak jak na każdym forum czasem niektórzy nie znoszą nawet drobnej niewiedzy. I jeśli są w stanie zabłysnąć, no to za wszelką cenę chcą to zrobić, no ale tak wyglądają polskie fora, każdy inny, ale też są grupy, w których naprawdę można dużo ciekawej wiedzy dostać, także jak najbardziej jestem w takich grupach i śledzę wszystkie, jak tylko mogę, od piwowarstwa domowego po jakieś grupy... No je piwka, no mówmy się. Tak. Powiedziałeś trochę o tym, ja bym chciał to bardziej ukryć, o tym, o tych znawcach, właśnie, którzy kreują się na znawców, natomiast w tych grupach takie obserwuję po prostu działania. Kreują się na takich znawców i ktoś coś napisze, niekoniecznie się zna, po prostu nie zna się, napisze jakąś głupotkę, tak, i zostanie zjedzony. To mi najbardziej nie odpowiada w tych grupach i ja się zastanawiam, jak to jest oczami piwowara, w momencie, kiedy ktoś myśli, że się zna, napisze coś, to napisze głupotę. Ja uważam, że każda krytyka jest, może nie każda, ale dobra krytyka jest bardzo ważna, no bo tak jak we wszystkim, ktoś może się ze mną nie zgadzać i mieć może więcej racji w danym temacie ode mnie. Dlatego jeżeli ktoś mi wytknie jakieś błędy w piwie i rzeczowo to uzasadni, to dla mnie to jest bardzo ważna informacja i bardzo pomocna w ulepszaniu mojego browaru. Natomiast no, to wszystko musi się w jakichś ramach kultury i wzajemnego szacunku być ujęte, bo inaczej no, to ta dyskusja jest bezcelowa. Schodząc gdzieś tam na epilog naszego wywiadu, czego Ci życzyć, słuchaj, bo my możemy życzyć dobrych wyników sprzedażowych, nowych pomysłów, nowych partnerów biznesowych, no ale to jest takie trochę z zewnątrz, a od wewnątrz, co byś tam najbardziej potrzebował, sobie życzył? No ja najbardziej chciałbym, tak jak wcześniej mówiłem, zostać przy tym piwie niepasteryzowanym, żeby było ono takie prawdziwe, żywe, zdrowe piwo. Tutaj to jest nieoszukana niepasteryzacja, nie ma tutaj żadnej mikrofiltracji, żadnej lekkiej pasteryzacji, to jest naprawdę niepasteryzowane i zdrowe piwo. Chciałbym, żeby jak najmniej problemów z tym było i żebym jak najdłużej mógł produkować właśnie takie piwo.
No to jest dobry toast i powinniśmy go wnieść właśnie teraz. Zapiwa niepasteryzowane, zabrowar, majstersztyk. Polecamy, naprawdę da się kupić u nas w naszym sklepie. Hamska reklama. Wasze zdrowie. Zdrowko.